Cześć, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Naruto Rise of a Ninja. Jesteśmy w wiosce ukrytej w liściach. I tak, troszeczkę ostatnio sobie zrobiliśmy questów oraz kupiliśmy troszeczkę upgrade'ów dla naszej postaci. I teraz tak właśnie patrz, gdzie mamy najbliższy scroll. Najbliższy mamy scroll właśnie tutaj niedaleko, ale Konohamaru, coś jego twarz się świeci. Nie wiem, czy on jakiś nie ma czegoś dla nas właśnie do zrobienia. Tylko najpierw wiecie co, mamy jedną misję zaznaczoną. Trzeba iść właśnie do wioski ukrytej w... Znaczy wioski wodospadów chyba, tak? Ale dobra, wiecie co, zaraz... Hey boss, ready for some hide and seek? Aha, hide and seek. Nie, na razie nie. Czyli tak, on ma dla nas tą zabawę właśnie w chowanego. To na razie nas nie interesuje. A mnie interesuje tutaj ten scroll, zaraz. On gdzieś tu jest, o. Jest Konohamaru. Probably seen Nuganin in the town, so you know why I've called you here. It's the Chunin examinations, isn't it? They're beginning soon. That is correct. As you know, any Ganin who has carried out 8 or more missions is technically eligible for the examinations, but you alone decide when they are ready. Of course, most Ganin require a much longer training period, at least twice that many missions. There's no need to say all this. It's way too soon for their squad. I lead squad 7. Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki, and Sakura Haruno. I, Kakashi Hatake, recommend all 3 of these genin for the Chunin selection exams. What? Hold on just a minute. Lord Hokage, with all respect, they were all my students at the academy. I know their skills and abilities. Every one of them has great promise, but it's too soon. They need more experience before they are tested. If they try now, they're sure to fail the exam. Well, they're always complaining about not being challenged enough. Maybe wiping out on the exams will teach them a lesson. No pain, no gain. You can't be serious. These exams could destroy them, you know that. Iruka, you have made your point. I understand. Accordingly, I have decided that the best thing to do is to hold a special preliminary test. Preliminary test? Man, that Ganin was really mean! Are you alright, Moegi? I'm fine. Naruto, you were so cool standing up to him like that. Where'd that guy come from anyway? I've never seen him before. There's some new Ganin in town because of the Chunin. Hey, let go of her! Mission update, find and rescue Moegi. Jak widzicie, kurczę, to już się zbliżamy do egzaminu na Chunina. A tutaj chyba mamy, czekajcie. Start... Nie, no czekajcie, gdzie to jest? Gdzie ona jest teraz? Muszę chyba się pytać ludzi, wiecie? A zaraz zapytamy się. Jest, tak, dobra. Czyli tak, zbliża się egzamin na Chunina. Czyli będziemy musieli chyba uczestniczyć w nim, w tym lesie takim dziwnym, tam gdzie Orochimaru spotkamy. Może być ciekawie, ale już się boję, jak będziemy walczyć z tym, z Orochimaru, czy nie będzie czasem za silny dla nas. Mam nadzieję, że damy radę. Okej, w tamtą stronę. Gdzie ona jest, kurczę? Kto ją w ogóle porwał? Nie pamiętam, w anime chyba czegoś takiego nie było. Czy ty nam pomożesz? Ty nam nie pomożesz, na pewno. Gdzie? Ty też nam nie pomożesz. Kurczę, no. Dawaj jakiegoś kolesia tutaj teraz. Czekaj, może ci nam pomogą? Tak. Muszę przeskoczyć chyba na drugą stronę, tak mi się zdaje.
No i żem przeskoczył. Maybe you can help me. Odejdź, odejdź, odejdź. Kurczę, ja nie wiem, czy czasem nie idę tą boczną misję zrobić, wiecie co? Ale dobra, jak już jestem tutaj, to pójdę, bo kurczę, teraz ona mi będzie cały czas pokazywać się na mapie. Ja pierdzielę, no co jest? Dobra, tu pyk i lecimy dalej. Nie, to jest chyba inna. Tak, dobrze. I thought the Hidden Leaf Village had powerful ninja, but now I see you're nothing, just a bunch of weaklings. Hey you! Yeah, you, the fat old guy. What do you think you're doing with Moragi? You. Well, that was quick. Take care of this brat now. Hey, why are you doing this? She's just a kid. Let her go. O, kolejni bandyci do pokonania. Nie powinno być z nimi problemu. A zaraz zobaczymy, jaki mamy damage tym razem. Aż ty, kurde, dziadzie. No, chyba silniejszy jesteś. Ja tak, jest silniejszy. Jest na pewno silniejszy. ...32 zwykłymi atakami to jest nieźle. Looking for her? Finally decided to come out and fight me, huh, you coward? That's enough, you little brat. I'll crush you now. Bandit Lieutenant, znowu z tym porusznikiem bandytów, czy jakoś tak. Zaraz mu pokażemy nasze skille. Mówi, że jesteśmy słabi, ale... Muszę się troszeczkę zdziwić. No i po nim. Nawet szybko to idzie teraz. Fajnie, fajnie. It doesn't matter. She's still my hostage. All I need to do is throw this kunai. Like I care what you do with that. What? How? While I had you distracted, I sent in a clone to rescue Moegi and replace her with that bale of hay. Gotcha. You little brat. You won't get me. You got away. Well, at least Moegi is safe now. That's what matters the most. You saved me from that horrible ninja. You're the best, Naruto. No nieźle, nieźle. Udało nam się Moegi uratować. You were right, Kakashi. They're good. They've all developed very impressive skills. Hmm. But the Chunin exams can break anyone. We'll see if they can tough it out. Aha, czyli to był podstęp Kakashiego i Rugi, by sprawdzić nasze zdolności. No i chyba zdaliśmy egzamin. No to co, wracamy chyba do wioski, tak? Tak, do wioski wracamy. Tam jest przy samej wiosce zaznaczony punkt. Tak więc lecim. O, dobra, tu sobie przeskoczymy. Oj, myślałem, że tam przebiegnę. Ale dobra. Gdzie to jest? Tutaj jest Kakashi. Jeszcze bym do niego podszedł, zobaczymy, czy jakieś nowe jutsu może ma co. Get mission, ma misję, tak? A training? Let's see which of your skills need work. Tylko, że my nie mamy i tak kasy, tak więc... znaczy punktów. To i tak nam na nic się to zda. Lecimy tutaj.
Aha, to jest tam... Kurczę, wiecie co? Dobra, zrobimy tą misję, bo mnie wkurza ten X. Już się zaznaczyłem sobie, no to... Polecimy do tej wioski w wodospadów. Teraz, tym razem spróbuję, wiecie co, wejść od drugiej strony. Od strony właśnie lasu, nie od strony tych mostów. Powinno tam być drugie wejście, tak mi się zdaje. No bo za każdym razem biec przez ten most to troszkę zajmuje mi czasu. No dawaj, padaj, padaj, padaj. Co za kurde menda? Jeszcze dostał. Okej, no to co, leci z powrotem na nasz szlak. Dawaj, dawaj. Kurczę, tu za dużo zakrętów, żeby biec tak szybko. I tak. My tutaj wchodzimy, nie? Znaczy tu jest zaznaczone nawet to, ale się zdaje, że tam... Chociaż dobra, wejdę tędy, bo jak tu jest zaznaczona ta trasa, to czyli tędy będzie chyba bliżej. Może to być gdzieś tam na moście, nie w lesie, a na moście. No nie gadaj, że w lesie to jest... A nie, na początku, dobra. Tu znowu będzie zaraz walka. Tak, wiedziałem. No dawaj, 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 bo nie ma czasu. Zejście. Nie, tu jest chyba zejście. Tak, tędy, właśnie. Dobra, zeskocz tu. Tak, jesteśmy tu właśnie. Ostatnio trochę inaczej tu zeszłem, a raczej spadłem. O, stój, 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 stój. No i wiedziałem, że tak to się skończy. No nie, no kurczę, mogłem tam drugą stroną jakoś iść. Nie wiem, czy kurczę jest ta druga strona, ale mi się zdaje, że powinna być. Teraz znowu biec, przez to troszeczkę to zajmuje czasu, nie powiem. Ktoś wie z was, czy można tam do drugą stroną wejść, to niech mi podpowie tam w komentarzu, czy gdzieś. No ja nie jestem pewien. Wydaje mi się, że powinno być. No i kurde, zjebałem znowu. Tak więc, tak jak mówiłem, dajcie znać, jakbyście wiedzieli. No kurde. Jesteśmy już bliziutko. Są chyba ci bandyci. Let's show the new guy how real bandits fight. Dobra, to jest chyba nasza misja właśnie. Ty kurde, no patrz. No co jest, kurde.
Okej, poszło. Ale to na pewno nie jeden, bo tu będzie z kilkoma będziemy musieli walczyć. Kolejny? No właśnie. Trzeba będzie oszczędzać trochę energii, bo... Dobra, drugi zaliczymy. Jeszcze ilu was zostało tutaj, co? O, już jest porucznik, czyli jesteśmy już wyżej. Wiecie co, przydałoby się pod ten, no, kunaje troszeczkę upgrade'ować do tych ognistych, więcej by chyba zabierały, na pewno. Ło, połowę energii nie mam, kurczę. Mam nadzieję, że to ostatni był. A, jest chyba ten koleś. No i dobra, mamy misję w końcu zaliczoną. Do you want to return to Leaf Village? Yes, of course. Wracamy do wioski. Zrobiliśmy, kurczę, kolejną tą poboczną misję, z czego się cieszę. I teraz tak się zastanawiam, czy nie iść gdzieś do sklepu i ulepszyć tych, no, kunai. Nie wiem, czy będę miał tyle punktów. Ale zaraz chyba sprawdzę to. O, jest chyba niebieski scroll, ten główny, tak, u Hokage. Dobra, dobra. Pobocznych nie widzę, czyli dobra, mamy wszystkie misje teraz do tej pory, co zrobiliśmy, które były na razie dostępne. I chyba czeka nas teraz już egzamin na Chunina. Ale najpierw, zanim to do tego dojdzie, to pójdziemy jeszcze do tego sklepu z broniami i zobaczę te kunaje. Tędy chyba dobrze, co? Tak, gdzieś tutaj musi to być. Może tędy na skróty polecę. Jest, już przed nami. Kunai. Upgrade to enhance kunai. Aha, to złote muszą być, tak? Carrying capacity, większa ilość miejsca. Unlock explosive kunai 50. Ty, o kurczę, nie zmieści się nam. Znaczy nie starczy. No to trudno. Nic z tym nie zrobimy. Wiecie co, polecimy pod misję i tam sobie zakończymy ten odcinek tylko. A następny już będziemy mieli, wow, bliziutko do Hokage. I zaczniemy kolejną misję. Dobra, lecimy. No to już jesteśmy tutaj, blisko chyba. Tak, tu już jest wejście. Ja jeszcze sobie zachowam to. Saving, player one save, ok. No i dobrze kochani, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne już niedługo. Na razie, cześć!